Ta relacja między trenerem a zawodnikami jest olbrzymia i Zieliński skutecznie kończy akcję. Zaliczone punkty Zielińskiego i przewinienie Zielińskiego. Popatrzmy jeszcze raz na tę akcję. Efektownie zakończył, już nic się nie działo i potem jeszcze celowe odepchnięcie. Tak jest, celowe wrzucenie jeszcze w ścianę poza linię końcową. Niepotrzebnie Maciek Zieliński zrobił ten gest.